Urbex polega na eksploracji niewidocznych lub niedostępnych części ludzkiej cywilizacji. Stosujemy zasady zostawić miejsce takie, jakie się zastało. Nie niszczyć, nie kraść, nie dewastować. Podczas urbexu czyha na nas wiele niebezpieczeństw, o których dużo osób nie ma pojęcia. Bez odpowiedniego przygotowania nie próbujcie tego sami. Pozdrawiamy, grupa Urbex moją pasją. Witajcie, z tej strony grupy Urbex moją pasją. Zapraszamy na Was na kolejny materiał z Urbexu. Tym razem zabieramy Was do dawnego hotelu Legii w Warszawie. Jak wiecie, na pewno hotel funkcjonował od 1909 roku, został opuszczony około 2007 roku. Powstał w budynku przedwojennych koszar, gdyż cały okoliczny teren należał do wojska aż do lat 80. Wówczas został oddany Wojskowemu Klubowi Sportowemu Legia Warszawa. W hotelu mieściło się mnóstwo miejsc noclegowych, a także gabinety odnowy biologicznej i rehabilitacji. Dawny teren wojskowy o powierzchni około 100 hektarów musiał przejść generalny remont oraz przekształcenie. Budynki zaadaptowano na nowo, wybudowano hotel i w końcu w 1910 roku nastąpiła wielka przeprowadzka. Sekcje CWKS mieszczące się dotychczas na parterze starego stadionu przy Łazienkowskiej zawitały na Bemowie. Powstał Wojskowy Ośrodek Szkolenia Sportowego. Został on jednak rozwiązany w 2002 roku. Od tego czasu cierpiały nie tylko sekcje sportowe, budynki, które częściowo powstawały w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i sam teren padły w ruinę. Niestety, obecnie hotel Legii jest zamknięty, nie da się do niego wejść, jest tam przeprowadzony kapitalny remont. Wszystkie rzeczy zostały z niego wyjęte, wyprowadzone. Obecnie trwają tam prace remontowe, hotel ma zostać przebudowany na internat dla żołnierzy zawodowych, czyli jednym słowem fajnie, przynajmniej budynek zostanie tutaj zmieniony, nie zostanie wyburzony i zyska kolejne życie. Zapraszamy Was na materiał z tego filmu, zanim ten budynek został jeszcze zamknięty. Jesteśmy ponownie grupa Urbex moją pasją. Jesteśmy cały czas w Warszawie, tym razem przy opuszczonym hotelu Legia. Zanim zaczniemy eksplorację, chcę Was zachęcić, żebyście subskrybowali nasz kanał, wrzucę łapkę w górę. Tak, też właśnie subskrybujcie i no, chłopaki też do nas właśnie doszli. Tak więc za chwileczkę zaczynamy. To największy klub. Tak się prezentuje właśnie hotel. Z zewnątrz. Tak więc hotel powstał w 1910 roku i funkcjonował do roku 2007. Powstał tutaj w dawnych wojskowych koszarach, gdzie jeszcze lat 80. były koszary. No te ogólnie tereny wojskowe tutaj wszędzie są. Wiadomo, niedaleko są te forty słynne. Funkcjonował tutaj dla polskiego sportu. Ale papierów. Pokoje, rooms, zimmer, 101, 108. A co to działa to? Jeszcze jedno, drugie. A tu masz zasad mało do elektryka. No, te chłopaki widzę uruchomili tutaj radio. Tak jak mówiłem tu wcześniej, hotel funkcjonował od 1910 roku do 2007. Tutaj przyjmował wiele gości sportu. Co to? A, coś, PIT podatki, PITy. To jakaś karta. Reklama limitowana.
numer rejestru księgowego. Tu gdzieś pewnie jakaś była ta, niedaleko. O kurde. Nie wiem, żebym widział za dużo kresek, ale... Ten projekt jaki? Strasznie dużo papierów, straszny bałagan tutaj, bardzo ogromny bałagan w fotelu. Jakieś zapiski są, widzę też, coś mamy. Dowód przyjęcia towaru, jakieś przyjęcie towaru. List znalazłeś? Będziemy go tutaj upubliczniać. No, zawalili tutaj nieźle. Weź tam, nagrywasz. Dobra, jak chcesz, życzysz. Łóżko chodzi z toaleta. No, to wszystkiego raczej nie nagramy. Znaczy, widzę ten na części, o telekineskop. Fajnie właśnie. Proste, tak? No tutaj. Ale śmierdzi. Tutaj zawalone. O Jezu. Się i zawalone i śmierdzi. Wandale nie oszczędzili tego miejsca również. O, tam było coś od telewizora. Uwaga na szkła. Chociaż ten dywan jest. A to? Instrukcja przypożarowa dla hotelu. Ktoś chce, chce poczytać, teraz w tym momencie się zatrzyma. To jest, ale czynnik. Tam na dole? Tak, tam to dole. Przejdziemy. Na dół? Łazienka zdewastowana. Idę. Idę, chłopaki. Telefon? Dzwonimy na... Halo, halo. Zadzwoń tutaj. Legia Warszawa. Do recepcji? Na ten telefon zadzwoń. Dobra, a jaki jest numer? Podajcie mi numer na ten telefon. 666-999, raz, dwa, trzy, dobra, dzwoń Dawid na tamten numer. Dzień dobry. Przychodnia sportowo-lekarska CWKS Legia. Oddział odnowy biologicznej i rehabilitacyjna Fort Bema. O kurde, co to jest? To jest tak, to jest zalane i to ostro. A tu wali, tu w środku milion złotych. I tu w tych wannach siedzieli, się odnawiali. Spa i te inne sprawy. Kurwa. Ale zalane, no widzę. Widzę, widzę, komitet tam sportowy, nie? Tak, ale jeszcze patrzę, wiesz, jak iść, bo kurwa. Polski wirt olimpijski. Podobny do mnie w tym momencie. Jeżeli chodzi o wysokość. Tak, to tam się tu nie wcibiał za bardzo. Trzeba najlepiej na palcach uważać. O, to jest kolejno. Bardzo zalane nie jest, ale wiadomo, żeby się nie dostało do butów. A się dalej może to woda. Kiedy się dała? Kurna, ale pozalało. Ty, no normalnie, teraz będzie woda pomywała. Skąd ta woda leci? Z, no, z rur? No. Rura pękła, może? Znaczy, gdyby rura pękła, to musiała być cała, to jest jej pół po prostu i się wlewa z niej. No. Czyli wiemy, że czysta. Kolejny ten.
A telefon? No i to jest jeszcze... A jest jak coś co weź sobie. No bo właśnie mi ten... Wyczerpuje się pomału. No tam są dalej, tam może tam dalej. O, śmierdzi. Śmierdzi tam, kurde. Nie wchodź tam lepiej. Jak ci życie miłe. Wow! No moi drodzy, naprawdę, naprawdę to jest zniszczone i to równo zniszczone. Gdzie? Tam drogą prawo? Będzie. Po tych gównach nie chodźcie. Bo znaczy legi. Co mówisz? Znaczy legi, nie? No Legia Warszawa, no to jednak Legia, nie? To normalnie, a... Ale pozalewało, naprawdę. Niesamowicie tutaj jest na dole. Ale to jest sucho już. O, to jest fajne, no. Jakieś rury. Znaczy wiesz co mamy, tylko kart nie wzięliśmy przy sobie, kurczę, bo Paula ma. Coś takiego. Ale jak coś się przyda bez kitu, no. Przydaje się, nie? No. Widzicie, moi drodzy, coś funkcjonuje, potem to upada. Zostaje tylko przeszłość. Tu były jakieś liczniki. O! Fajny fotel, taki podobny moja babcia miała. Bez kitu, takie fotele to moja babcia miała podobne, nie? Kiedyś u babci pamiętam. Coś podobnego, no coś. Coś... No to jednak tam też może być mieszkanie z lata 90. Dawid, mam coś na głowie? Co? Mam coś? Nie. Bo tam szedłem, coś mi kapnęło, mówię. Ile kart? No, tysiąca. W wojnę. Tysiąca. Dlaczego nie? Dużo, bardzo tutaj dużo, dużo bardzo mebli tutaj jest, dużo przedmiotów. Fajnie, fajnie, że tutaj jest tego tyle. No to serwuj kawę. Jak zapraszasz na kawę. Na dworzu jest jasno, tutaj nie przejdziemy. Wyłącznik prądu to był główny. Skoro nas zapraszają na kawę, to idziemy oczywiście. Tutaj? O, klawiatura od komputera. Jakaś stara. No, fajnie wyjdą te fotki z tego miejsca. Możesz robić. Lodówka. Proszę. Proszę bardzo. No, drukarki. Tutaj dużo sprzętu zostało, naprawdę. Poniszczone, ale... I komputery, i klawiatury. Dawid, dawaj tutaj. Uuu, stała komputerowa. No. Drukarki. Ale zniszczone. Weź tak jak ja i...
Tak fajnie ten, wiesz co chodzi, nie? Mhm. Gdzieś się nazwa tej lodówki? Jaka? Się nie zwróciłem uwagi jeszcze. Pingwin 100. Ty wiesz co, to kojarzyła te pingwiny. Kiedyś takie były te lodówki, takie malutkie właśnie. Nie wiem, czy moja prababcia jej nie miała. Pingwin 100. Na pewno pingwina nie przypomina. Bo to chodzi o mrożenie, wiesz, nie? A tutaj, o! Rozdzielacz zasilający, CT, rozdzielacz powrotny, CT. Ty, słuchajcie, naprawdę dużo fajnych miejsc tutaj na dole mamy. Baniaki. To jest rozdzielnia taka, jednym słowem. No, żali tutaj dla ludzi, żeby było cieplutko im. Już nie pogrzeją. Niestety piece na zawsze zostały dezaktywowane. Przed nami to jeszcze dużo do zwiedzania. Dawid! Dawid! Pozabijali. Można nocować, co? Lepiej nie, bo coś tam było fajne miejsce na rozdzielenie, nie byłeś tam, nie zrobiłeś fotek. Tak? No to na górę z powrotem, czy na dalej. To już ostatnie? Więcej nie ma pięter. Szła? Tak, zaglądę do środka. Serio, dzieciakiem. Nawet bo widzisz, od małych tutaj mówi być. Komusia zabiera na łóżkę. A poszukają nas. Patrz, tu jest ruchalnia w 1 plus. Ruchalnia? Tak, to jest ruchalnia. A ruchalnia? Big Brother. Big Brother na żywo. Po co? A, powiedz, ja go popycham, że się dalej adepczę mu po sznurówkach. Dobre. Widać tu kogoś? Nie. Bądź, tu dalej to jeszcze ciągnie się. No to spory budynek podobno jest. Tam jakaś kobieta wchodzi podobno z dzieciakiem. Ta babka zostawiła tego dzieciaka tam przypiętego do tego roweru, tylko go oparła. A co tam jest? Też opuszczone. Tak, no to jest ta restauracja. I wyszło z tym dzieciakiem? No nie, no dzieciaka zostawiło panu rower. A sama wyszła. Zaraz pójdziemy, powiem, co tu się dzieje. Dzieciaka zostawia pani sama. Restauracja tam jest opuszczona. O kurna. A do kolumny może. Ale chlew. Tutaj nie, bo to chlew jest. Nie, no właśnie szkoda, że tak późno tu przyjechaliście. Co było wcześniej rozbijać? Niedaleko mieliście. No widzisz. Wcześniej, ale zamówiliśmy bilety, tak? Znaczy pewnie chodzi ci wcześniej jak w dobrym stanie to jeszcze było. Tak. No właśnie, tak z takich dopiero zaczynaliśmy. Mapa Polski jest. Polska. Pytanie z którego wieku? Obecna czy jakaś komunistyczna? A to jest ludowa napisana, tak? Polska ludowa.
PRL. Orzeł bez koronki. Pierwszy sekretarz Edward Gierek. Melduje się. Towarzysze, pomożecie, pomożemy. No Gierek to był Gierek. Pokoje, Hauskip Zimmermande. Po angielsku, po niemiecku. No bo w tamtych czasach to wiesz, Niemcy też przyjeżdżali. Ten niemiecki był bardzo słynny język taki też. I przyjeżdżali tutaj. Ale bo wyniszczyli to. O, kaka. Coś mi, coś mi to kojarzy. Kaka to była na dole. O, ty pokoi. Kurczę, zaraz mi... Co tam mówisz? Anteny. Zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie, ładnie to wygląda. Anteny. Już nie ma wyżej, to jest ostatni poziom. Tutaj jeszcze jest stryk, ale trochę jest stryk. Będzie chyba trzeba zaraz... O, widzisz? Chodzimy? Ale tam nie wyjdziemy za bardzo, zobacz to wygląda tam. Tam nie ma co, pewnie nic już. To tak jest uszkodzone. To nasz pokos. O, podejdź z bliska, zrób mu zdjęcie. Fajnie wyjdzie to. Dawne rubiny i te inne z telewizorki. Z dołu. CWKS, Legia, Legia, CWKS. Jak było w Miodowych latach, jak śpiewał Karol Krawczyk z Kurskim o CWKS-ie Legii. Jest tam, są schody na górę. Nie, popatrz, żeby to nie pierdyknęło. Nie ma schody na górę, Legii. Co? Nie schody, tylko szczebelki na strych, ale... Szczebelki, nie? Ale pourywane. Śmierdzi. Ciekawe, skąd go nie wiem. To są miny, uważajcie. A, tu już klatka schodowa. Czyli zatoczyliśmy koło. Dokładnie tak. Proszę, łóżeczka. Jaki tam dziedziniec. Tego mam ja. Jest to niebezpiecznie, weź. Idziemy. O, fajne zdjęcia, widzę, zobaczyłeś. Pewnie jakichś sportowców. Ja już chciałem. Mam jeszcze zdjęcia stąd, wiesz, bo ten, bo znalazłem tutaj płyta DVD leżała. To sobie, że tak powiem, wziąłem. O, fajne fotki, fajne. Mówię, mam podeszać, tylko muszę tego dobrze poszukać. Ty, a tam, tam byliśmy, czy nie? Chyba nie, co? Po drugiej stronie tego korytarza, to tam było, tak. Byliśmy tam? Tak, jeżeli w lewo, to tak, a w tych pomieszczeniach to nie, ale tutaj to... Dobra, tak się jeszcze przejdziemy na szybko i... Oj, chyba tu nie przechodziliśmy o tędy koło tego. Co jest? Nic ciekawego, tam wszyscy wchodzicie. To jest dobre. Nie, to chyba nie byliśmy. Nie, 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 bo nie kojarzę tego właśnie. Tutaj, przy tym pierwszym punkcie. Dokładnie tam. Co jest na tej płycie? Na tej płycie? Windows. Nie. Pewnie jakieś pornosy, jak zwykle. Gdzie? Płytę znalazł. A nie, za to nie mam. No nie
Nie no, raz chciałem to mówić. Rozpinacz na płycie mają chłopaki? Nie ma. Gdzie widziałeś Pyrnyna? Gdzie? Opa, tam. Co? O, kasta wideo. Czy po kasecie wideo. Największe w Europie główne parki przyrodnicze. Łóżeczku. Kolejna płyta. Co tam mam na płycie? O, Prison Break. Mój ulubiony serial Skazany na śmierć. Jak ja ten serial kocham, nie? Serial Skazany na śmierć. W ogóle fajnie było kiedyś do jakiegoś więzienia się opuszczonego wybrać, jak już tutaj mowa o tym jest, o więzieniach. Tutaj idę płyt. Tak. Może jakieś zdjęcia będą. Tam było z Prison Break'a. A tam w całej konstrukcji. Dobra, tutaj jeszcze pójdziemy i... I zwijamy się. Zakończymy chyba eksplorację. Tak, bo to już... Tak, bo tutaj to już... Tutaj dostaniemy się. No, tu jakiś urbeksiarz pewnie rękawiczki zostawił, a nie to robotnica. Żartuję. Oczywiście się śmieje. Tam nie wyjdziemy. Tędy nie wyjdziemy? No nie, musielibyśmy. Ale to tam byliśmy, Dawid, już na dole. No. No to jest z drugiej strony. Dobra, to wychodzimy zaraz. Już. Zobaczcie, jakie stare żyrandole. Lata 89 lat. Jeszcze obskoczymy tą restaurację obok. O, i tam.